Witajcie. Na kanale co prawda pojawił się już kiedyś test tego konkretnego Forda Mustanga GT, lecz dzisiaj chciałbym wrzucić Wam taki jakby materiał uzupełniający. Ten samochód oglądacie dzięki Fajna Bryka Wynajem, którzy to jakiś czas temu pożyczyli mi również do testu Honda Civic Type R, którą wybrałem się na niemiecką autostradę. Oj, pewnie nienawidzicie tych moich prób autostradowych, jednak dzisiaj z Mustangiem zrobimy dokładnie to samo, co z Civiciem. Ale najpierw, jako że Mustanga pokazywałem Wam w teście dość wnikliwie, a był on wtedy prawie nowy, miał chyba lekko ponad 1000 km przebiegu, to dziś przyjrzymy mu się z bliska jeszcze raz, jak wygląda on po 21 tysiącach km jeżdżąc w wypożyczalni przez różne osoby. Co niektórzy pewnie powiedzą, że przecież co to jest te 21 tysięcy kilometrów? Ciekawe, jak będzie wyglądał po 21 milionach kilometrów. Jednak przykładowo w używanym przeze mnie Peugeotie 508 właśnie po takim dystansie wyszło większość niedoróbek. No więc najpierw zobaczymy sobie szybko, jak ten samochód wygląda z bliska, a później zapraszam na wycieczkę po niemieckiej autostradzie. Kurczę, ale wybrałem sobie miejsce. Nie dość, że mocno wieje, to tuż obok po S3 przelatują non-stop ciężarowe samochody z hukiem. No dobra, ale może na początku zaczniemy sobie w ogóle od kluczyka. Wygląda on w ten sposób. Jak widzimy, nic tutaj się z niego nie pozdzierało, także jest ok. Generalnie oglądając ten samochód z zewnątrz zauważyłem, że absolutnie nic tutaj na przykład się nie oderwało, czy też nie odpadło. Samochód wciąż jest w jednym kawałku. Muszę Wam powiedzieć, że ten samochód jest dość często wypożyczany na szybsze wojaże po autostradach, jednak nie zauważyłem tutaj jakiejś potężnej ilości odprysków. Wiadomo, kilka się znajdzie, ale nie ma absolutnie tragedii. Te wszystkie czarne kropki, które znajdziemy z przodu, to są po prostu pozabijane owady. Zobaczmy sobie więc, jak jest w środku. Wszystkie guziki tutaj nie wyglądają w ogóle na zużyte. Klamka również, wszystko wygląda wciąż jak nowe. Rączka również, może szarpnijmy sobie. Poruszajmy. No i nie ma tutaj żadnych dźwięków. Sądziłem, że ten element będzie się bardzo zużywał od pasów przykładowo, jednak nie znajdziemy na nim żadnych śladów. Fotel również, mimo wyprofilowania, nie nosi tutaj żadnych oznak zużycia. Boczek siedziska nie jest jakoś odkształcony, nie jest wysiedziany, a skóra nie jest po prostu jakby pognieciona. Listwa progowa wciąż w stanie idealnym. To jest jedynie brud. Tutaj ten element plastikowy jest trochę brudny od wsiadania, jednak nie znajdziemy na nim jakichś głębszych rysek. O, jedynie takie drobne. No dobra, wejdźmy sobie do środka. Zamykając drzwi również nie usłyszałem, by tutaj coś zaczynało rezonować, czy się dziać. Jest ok. No, wszystko ok. Kierownica, jak widzicie, również wygląda wciąż jak nowa. Guziki na kierownicy. Lewarek również jest ok. Nic tutaj nie jest wyślizgane czy błyszczące. Tunel środkowy. No, wszystko ok. Jakieś tam delikatniutkie. Oj, te odkryte kable na wierzchu, które Wam się w teście tak bardzo nie podobały. No faktycznie, wygląda to tak sobie. Guziki na konsoli środkowej. Absolutnie zero zużycia. Ekran. Na nim również nie widać żadnych rys. Może z drugim boczkiem coś będzie nie tak? No, takie delikatne trzeszczonko słychać, ale jest bardzo delikatne. Manetka kierunkowskazów. Wycieraczek. Wszystko jak nowe. Z tyłu, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś tutaj jeździł. Nawet nie będziemy patrzeć. Zagłówek się tutaj też nie rusza. U mnie w Peugeotie niestety już po 25 tysiącach kilometrów zaczynał on telepać. I telepie do dziś. Jeszcze tutaj. No, jakieś tam pojedyncze może dźwięki się pojawiają, ale to zawsze za pierwszym przyciśnięciem. Później jest ok.
no coś tam może usłyszymy delikatnie podczas pierwszego przyciśnięcia. Jest idealnie tak jak na konsoli środkowej. Zerknijmy jeszcze do bagażnika. No tutaj ta wstawka troszeczkę się rusza, ale to tak jak było na początku. Nic tutaj się nie poluzowało jakoś tam nadmiernie. Tutaj osłona przewodu dotyka uszczelkę gumową. Jednak nic tutaj o siebie jakoś tak nie obciera, żeby się zużywało. Nic tutaj się nie porusza, nie odkształca. Wszystko jest ok. Wszystko funkcjonuje. Nie jest to takie oczywiste, ponieważ w Renault Talismanie, którym jeździłem, raz mi nawet to wpadło do środka, potem musiałem wyciągać i zakładać od nowa. Masakra. No i tak to wygląda z bliska. Ciekawe, czy chociaż podczas jazdy usłyszymy tutaj jakieś niepożądane dźwięki. Jako że Mustang to przecież koń, wybrałem się również w plener i pojeździłem nim trochę po wiejskich i polnych drogach. W sumie jak było na początku, tak jest do dziś. W aucie nic nie telepie ani nie rezonuje, a układ napędowy, zawieszenie i inne elementy wciąż pracują wzorowo. Gdyby ten samochód dzisiaj trzeba było sprzedać, to spokojnie w ogłoszeniu można dopisać kuszące i wabiące. Nic nie stuka, nic nie puka, nie odpowiadam na wiadomości, nie mam czasu. Mogę jeszcze dodać, że pierwszy przegląd wykonany był tu przy 12 tysiącach kilometrów, a z autem nigdy nic się jeszcze nie działo. No i dobra, czas udać się na niemiecką stronę. Standardowo będzie to odcinek autostrady A11, zaraz za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Okej, jesteśmy po niemieckiej stronie, zawrócimy sobie w stronę Kołbaskowa. Wjeżdżamy na autostradę, autostrada A11, tak jak mówiłem. I próbujemy. Zamknięty 260, zatrzymał się i tak sobie można jechać. Zwolniłem, gdyby tiry zaczęły się wyprzedzać, to byłoby gorąco. Ale zauważyłem, że był tutaj okropny szum z okolic uszczelki. Wcześniej sprawdziłem dokładnie, czy okna są podomykane, jednak przy wyższej prędkości tak jakby szyba troszeczkę zeszła w dół. Dziwne, było tutaj troszeczkę głośno. No cóż, samochód przy wyższych prędkościach prowadzi się całkiem pewnie, chociaż dzisiaj odczuwałem wyraźne podmuchy wiatru bocznego. Może widzieliście to na filmie. Oczywiście V8 jest tutaj bardzo wyraźnie słyszalna, jednak co mnie zdziwiło, to ten świst z okolic uszczelki. To jest tak, jakby troszeczkę szyba mi zeszła w dół i tak się utrzymywała. Taki Mustang GT podobno ma ogranicznik prędkości do 250 km na godzinę, ale co ciekawe, według GPS-u prędkość maksymalna wynosi tu dokładnie 253 km na godzinę. No i generalnie do prędkości maksymalnej ten samochód się rozpędził strasznie szybko. No i cóż, mam nadzieję, że taki teścik uzupełniający Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie w ogóle o takim pomyśle. A tymczasem pozdrawiam Was i no cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. W ogóle jeszcze tak w ramach ciekawostki, za chwilę oddaję auto, już jestem po nagraniu i wracam.
ale jechałem prawie 20 km z prędkością 90 km na godzinę po autostradzie na tempomacie i zobaczcie, jakie spalanie ten samochód osiągnął. 7,6 litra, ale schodziło już na 7,4. No według mnie rewelacyjny wynik.